Witam serdecznie, moi kochani. Zrobimy czytanie na pełnię księżyca w Strzelcu, która będzie miała miejsce już z 3, praktycznie na 4 czerwca. I będzie to truskawkowy księżyc. Przyniesie nam on dużo śmiechu, radości, przygody oraz optymizm. Także, kochani, mam nadzieję, że jesteście gotowi tańczyć pod rozgwieżdżonym niebem, delektować się słodyczą truskawek i dać się ponieść duchowi przygody. 4 czerwca zaświeci na niebie pełnia księżyca w Strzelcu i ona wypełni wasze życie śmiechem, optymizmem oraz odwagą. Ta faza księżyca zaprosi nas do porzucenia zmartwień, przyjęcia prawdziwego siebie i zanurzenia w radosnym tańcu życia. Pozwólcie zatem duchowi przygody poprowadzić was do niezbadanych terytoriów radości i przygotujcie się na tworzenie niezapomnianych wspomnień na kosmicznym placu zabaw. Pełnia w Strzelcu przynosi energię przygody, optymizmu, rozwoju, autentyczności, radości, poszerzonych perspektyw i wolności. Będzie to czas, aby celebrować życie i wyruszyć w podróż do samopoznania. Pełnia również obudzi w was wewnętrznego poszukiwacza przygód i rozpali pragnienie eksploracji. Energia Strzelca zainspiruje was do wyrwania się z rutyny i wyruszenia w ekscytujące podróże, zarówno fizyczne, jak i metaforyczne. Poczujcie zatem ducha przygody i pozwólcie, by żądza wędrówki poprowadziła was ku nowym horyzontom. Moi drodzy, oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z was. Pamiętajcie, kochani, że jeżeli tylko macie ochotę na czytania prywatne, zawsze zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, a także roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Każdy kamień ma swoje właściwości, działanie, także dobierzcie odpowiedni dla siebie. Wówczas będzie was chronił jak osobisty talizman, amulet. Zrobimy czytanie po kolei dla każdego znaku zodiaku. I kochani, sprawdzimy, co przyniesie wam pełnia księżyca w Strzelcu. Nastawcie się na radość, na zabawę i dużo optymizmu. Zaczniemy, kochani, od raczków, zodiakalnych raczków. Co też dla was przyniesie nadchodząca pełnia, kochane raczki? Przypominam, że czytania na czerwiec są już zamieszczone na moim kanale. Warto sobie przesłuchać i zobaczyć, jakie energie będą wam tutaj sprzyjały. Raczki. Moje drogie raczki, odmiana losu na lepsze. Macie koło fortuny, macie kochanków, pustelnik oraz dziewiątka kielichów. Powiem tak, u was w ogóle, no tutaj rozpocznie się gorący okres w życiu uczuciowym, kochankowie, tak? To jest zakochana para, to jest dwoje kochanków, którzy bardzo mocno ze sobą rezonują, bardzo odczuwają swoją energię. Zbliżycie się do osoby, którą kochacie, która jest dla was największym pragnieniem, największym wsparciem. Jeżeli jesteście singlami, odnajdziecie w czerwcu swoją drugą połówkę. Natomiast jeżeli jesteście osobami wolnymi tutaj, ale poznaliście kogoś jakiś czas temu, no to teraz będzie to połączenie, kochani. Widzę dużo radości, świętowanie, optymizm, obfitość w waszym życiu. Tu jest sama radość na tych kartach. Niektórzy z was mogą brać udział w tym miesiącu w kursach, szkoleniach, ale przede wszystkim widzę tutaj dużo takiej pozytywnej energii, jeśli chodzi o sprawy emocjonalne, sprawy uczuć, ruszenie do przodu. Koło fortuny często pokazuje, że jesteśmy albo na wozie, albo pod wozem. W tym przypadku jesteście zdecydowanie na tym wozie i jedziecie, kochani, do przodu, nie zatrzymując się. Planujecie, ustalacie sobie wszystkie priorytety i ruszacie do przodu. Czas na działanie, zdecydowanie. Tutaj nie ma miejsca już na izolację, na chowanie się gdzieś po bunkrach, tylko trzeba działać, kochane raczki. Miłość, miłość, no miłość wisi w powietrzu.
To będzie bardzo dobry czas dla Was na spełnienie uczuciowe, na to, żeby się połączyć z drugą osobą. Jakiś wspólny wyjazd w najbliższym czasie widzę, który może doprowadzić do zaręczyn, może doprowadzić do takiej rozmowy szczerej o tym, co robimy z naszą relacją. Może zechcecie razem zamieszkać. Tu są przeprowadzki, tu jest zmiana w ogóle otoczenia, zmiana miejsca zamieszkania i tak jakby wejście w stabilną relację. Zobaczmy zatem, jaka jest karta wyroczni dla Was, raczki. Nadchodzi nowy początek. No pięknie się to tutaj, kochani, dograło do tych kart. Nowy początek, nowy cykl uczuciowy. Przepiękne kolory ma ta karta. Tu jest ekspansja. Pięknie, kochani, spełnienie marzeń, miłość. Bardzo ładne karty macie, drogie raczki. Także trzymam za Was kciuki, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas pełni. Przede wszystkim oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, obfitość, także zapraszam do zapisywania, liczba miejsc ograniczona. Wszystkiego dobrego, raczki, i sprawdźmy zodiakalne lwy. Moje drogie lwy, co dla Was? No więc co dla Was, kochane lwy? Duża zmiana, transformacja. Zaczynacie kartą śmierci. Więc tutaj będzie się działo. Coś gwałtownie zmieniacie w Waszym życiu. Tak jakby stawiacie na siebie. Tu są karty szczęśliwych singli, którzy stawiają na siebie, na obfitość, na stabilizację. Jesteście po jakimś ciężkim zranieniu bądź rozstaniu. Czujecie się oszukani przez osobę, z którą byliście blisko i tak naprawdę ruszacie do przodu, żeby zapisać nowy rozdział w Waszym życiu, nową kartę, ale już na Waszych zasadach. Przychodzi do Waszego życia obfitość, stabilna praca, możecie otrzymać umowę o pracę, jeżeli na przykład wcześniej długo pracowaliście w tej firmie i czekaliście na podpisanie umowy, na to, żeby to wszystko tutaj było takie stabilne, ubezpieczenie, tak, więc ta umowa zostanie Wam przedłużona. Możecie liczyć na pełną stabilizację, kochani. Osoby, które planują zakup jakiejś nieruchomości czy samochodu, jak najbardziej, kochani, pieniążki będą. Widzę też wsparcie w osobie starszej z Waszej rodziny, która Was może wspierać mocno finansowo. Może też tak być, że w rodzinie ktoś będzie tutaj potrzebował Waszego wsparcia. Jakieś leczenie szpitalne mi się pokazuje. Drobny zabieg. Będziecie musieli kogoś wesprzeć w tym czasie. Natomiast, tak jak mówię, odchodzi jakaś stara część Waszego życia, która już nie miała tutaj racji bytu. Coś, co było niestabilne, budowane na niesolidnych fundamentach, tak jakby odchodzi do przeszłości. Nie ma miejsca już właśnie na taką pustkę w Waszym życiu, na brak stabilizacji, na brak finansów. Wy tak jakby podejmujecie się nowych działań i to Wam przynosi szczęście i spełnienie. Tutaj możecie zostać docenieni w pracy, jest bardzo dobra atmosfera, super klimat, ludzie sprzyjający, będziecie się bardzo fajnie dogadywać. Osoby, które są artystami, mogą w tym czasie też zaistnieć, możecie pracować nad jakimś projektem i ktoś Was tutaj dostrzeże, doceni. Także bardzo ładnie. Myślę, że to jest ogromny czas na transformację. No i ta pełnia w strzelcu przynosi również dużo radości, miłości do Waszego życia, więc wykorzystajcie jej energię. I po prostu zadbajcie o siebie, kochani. Karta wyroczni, zapowiedź rozwiązania, które zadowala wszystkich. Także moje drogie lwy, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas pełni. Ilość miejsc ograniczona, także zróbcie już dla siebie prezent i zapiszcie się, kochani. Czekam na Wasze maile. I kolejny znak, baran. Moje drogie baranki, Wy się czemuś przyglądacie. Tutaj mi się pokazuje ciąża dzieci na pierwszym planie, więc możliwe, że ktoś z Was oczekuje na dziecko, na narodziny. Ktoś się dowie o ciąży, o tym, że się spodziewa potomka. Dużo energii seksualnej. Tu jest jakiś romans w ukryciu też. Księżyc, as, buław. Tu jest jakiś romans w ukryciu, w pracy. Ktoś się przed kimś ukrywa, ktoś tutaj no, coś robi na boku. Natomiast, kochani, jeżeli macie stałą rodzinę, stabilizację, no to wiadomo, lepiej takich rzeczy nie robić. Jeżeli po prostu z osobą, z którą żyjecie pod jednym dachem, nie jest Wam po drodze, to należałoby to najpierw zamknąć i dopiero wejść w nowe, tak?
No ja wiem, że teraz są takie czasy, że ludzie ukrywają romanse, co nie jest fajne i to jest po prostu no, oszukiwanie siebie, oszukiwanie drugiej osoby. Można skrzywdzić wiele osób po drodze, także tutaj warto po prostu też o tym pomyśleć, tak? Każdy z nas ma prawo do szczęścia, każdy ma prawo do tego, żeby ułożyć sobie to życie po swojemu, więc jeżeli kogoś nie kochacie, z kimś nie jest wam po drodze, po prostu dobrze byłoby zamknąć te relacje i wtedy dopiero ruszyć w nowe. Takie przesłanie od kart. W pracy możliwy awans, kochani. Ktoś wam się przygląda do dłuższego czasu, ktoś patrzy na wasze starania, na wasze wyniki w pracy i możecie uzyskać awans, podwyżkę, nawet przeniesienie na inne stanowisko bądź do innego oddziału firmy. Tak jakby widzę wasze spełnienie marzeń. To jest jeszcze przed wami ukryte, ale wy będziecie no, niesamowicie uszczęśliwieni tą wiadomością. Bo tu jest ewidentnie zmiana pracy i zmiana warunków pracy na dużo, dużo lepsze. Większe wynagrodzenie za tym idzie i satysfakcja, tak, że to, co robicie, ma sens. Także tutaj bardzo ładne energie mi się pokazały. Karta wyroczni dla Was, czas uzdrawiania. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały podczas pełni, ilość miejsc ograniczona. Koziorożec. No i koziołki. Co tu się pokazuje? Dwie piątki, ale takie piątki, które mówią ewidentnie o trójkącie, o romansie. Ktoś się komuś przygląda, ktoś kogoś zablokował. Być może w ostatnim czasie doszło do rozstania, do rozpadu związku, dlatego że ktoś miał drugą osobę gdzieś tam na boku. To było ukrywane. Tutaj widzę dużo cierpienia, dużo zmartwień. Takie bicie się z własnymi myślami, jak do tego doszło, jak w ogóle można, czy można było temu zapobiec, tak? Dlaczego tak się wydarzyło? Dużo pytań bez odpowiedzi. Ktoś się komuś przygląda, ktoś ukrywa prawdziwe uczucia, ktoś tutaj bardzo cierpi w ukryciu. Są też koziorożce, które mocno sięgają po alkohol, bo nie mogą sobie poradzić z jakąś porażką. Tu są sądy, tu są sprawy administracyjne, prawne, być może rozwody, być może jakieś bitwy o majątki w najbliższym czasie. Może tak być, że tutaj będzie też kłótnia o spadek z rodziną. Bardzo takie waleczne karty i dużo takich no, trudnych energii. Natomiast, kochani, co jest w tym dobrego, że wyjdziecie na prostą, wszystko się pozytywnie poukłada. To, co teraz wydaje Wam się takie nie do przejścia, nie do przezwyciężenia, trudne, widzicie schodki przed Wami, to wszystko okaże się zbawienne po jakimś czasie, tak jakby obróci się na Waszą korzyść. W pracy też jest walka z konkurencją. Ktoś Wam podkłada kłody pod nogi. Są osoby, które knują za Waszymi plecami, być może donoszą do szefostwa. Nieprawdziwe informacje mi się pokazują. Warto byłoby to zweryfikować, dowiedzieć się kto, co i jak. Bo powiem Wam szczerze, że tu jest taka osoba, która donosi tak jakby, no, coś tam zobaczy, biegnie do szefa, donosi na Was i ktoś Wam się mocno przygląda w tym czasie. I też tak nie jest z Was zadowolony, bo to są plotki, po prostu plotki pomówienia, które są nieszczere i tak jakby no, są fałszywe. Zweryfikujcie to, przyjrzyjcie się osobom, z którymi pracujecie. Nie każdemu tutaj należy ufać w pracy. Komunikacja jest kluczowa, no więc właśnie. Także kochani, warto to zweryfikować, warto porozmawiać tutaj i po prostu wszystko wyjaśnić. Zapraszam Was do czytań prywatnych, na rytuały podczas pełni, ilość miejsc ograniczona, także zapisujcie się czym prędzej. Wagi. Zodiakalne wagi, co dla Was? Ktoś wychodzi z ukrycia, ktoś Wam się przygląda, tu jest miłość, połączenie, wow! Kochani, ale Wy macie połączenie, bardzo fajne, dużo energii ognia, baran mi się przy Was pojawia, rak i ryby. Ktoś tu czuje pociąg fizyczny do drugiej osoby. To może być znajomość na odległość przez internet i chęć wyruszenia w stronę tej osoby. Tu jest dużo energii ognia. To jest Wasz bliźniaczy płomień bez wątpienia. Moje drogie wagi, tu jest ogromne takie poczucie szczęścia, radości, że spotkaliście kogoś, kto z Wami rezonuje, kto jest z Wami połączony energetycznie. Wy możecie śnić o tej osobie, ta osoba o Was. W momencie, gdy któryś z Was myśli o drugiej stronie, to Wy to odczuwacie bardzo silnie. Tu jest połączenie z kosmosu. Ale mam wrażenie, że to jest taka miłość z przeznaczenia i to, co teraz zapoczątkujecie, będzie stabilne na kolejne lata. Moje drogie wagi, zero zmartwień, zero smutku. Tu jest czas radości, czas w ogóle połączenia, pojednania.
wejście w nowy związek. To jest nowy związek, to nie jest osoba z przeszłości. Tu jest ktoś całkowicie nowy. Ktoś, kto wchodzi do waszego życia i zmienia je diametralnie. Dużo miłości, dużo pasji, dużo namiętności. Przepiękne energie, moje drogie wagi. Przepiękne energie. W pracy też podpisanie umowy widzę. Jakaś nowa praca i gdzieś w oddaleniu. Możecie gdzieś w ogóle wyjechać, dostać propozycję pracy gdzieś właśnie nawet za granicą. Wy to przyjmiecie, bo tu jest podpisanie umowy, tu jest coś nowego. Będzie to was bardzo mocno kusiło w najbliższym czasie. Trzymaj się swojej wizji. Piękne energie, kochani. Zapraszam was oczywiście do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały podczas pełni. Ilość miejsc ograniczona. Także zapisujcie się, kochani, już. No i panny, moje drogie panny, co tam dla was przyniesie ta pełnia? Jesteście w swojej energii i przy was widzę energię ognia, strzelca, barana. Jest tu też byk i panna. Kochani, tu jest jakiś mężczyzna, który zbliża się do waszego życia z propozycją stabilizacji. Stabilny związek, ugruntowana pozycja. Coś bardzo mocno przeznaczeniowego. Wy macie przede wszystkim tak jakby poczucie własnej wartości. Wy wiecie, że na wiele was stać, potraficie kochać i przyciągacie taką osobę do waszego życia. Kończy się trudny etap u was. Tu było jakieś przeczekanie, stagnacja, takie chowanie się w mysiej dziurze, natomiast teraz wychodzicie do ludzi, wychodzicie na słońce, cieszycie się, tu jest dużo radości. Na pewno możecie liczyć na dobre tutaj kontakty, komunikacje z ludźmi. Idą do was pieniążki, być może z jakichś urzędów, sądów, na coś czekaliście, te pieniądze idą. Tu też mamy gołębie, ptaki, tu też mamy wiadomość, tak, odnośnie finansów. Albo jakieś sprawy sądowe pozytywnie na waszą korzyść będą rozwiązane. Energie są przepiękne, energie, które pokazują, że w końcu możecie się zakotwiczyć, możecie wejść w coś stabilnego. Tu pojawia się przy paniach mężczyzna bardzo konkretny. On ma dużo energii ognia w sobie. Oczywiście nie musi być spod znaku barana czy strzelca. Może mieć ascendent, może mieć znak księżycowy, solarny, słoneczny, tak? Ale ma w sobie dużo ognia. To jest taki ognisty, gorący mężczyzna. No, może się w głowie zakręcić, moje drogie panie. Także duża, duża, fajna stabilizacja przy was. No, bądź odważny i zrób pierwszy krok. Być może po prostu trzeba zawalczyć o tę osobę. Trzeba pokazać, że wam zależy, bo być może nikt wcześniej o tę osobę nie walczył i teraz ona czuje, że jesteście kimś konkretnym, kimś przeznaczeniowym, bo wam zależy po prostu. Piękne energie. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały, kochani. Zapisujcie się czym prędzej, ponieważ później już nie będzie miejsc, a mam liczbę miejsc ograniczoną. To jest tylko jedna noc na to, żebym mogła wszystkim tutaj zrobić porządne oczyszczenie. No i zobaczmy skorpiony. Kolejny znak, skorpion. Moi drogi skorpiony, przeznaczenie puka do waszych drzwi. Kończy się trudny okres, kończy się jakiś okres karmiczny w ogóle. Karma całkowicie zostaje zakończona. Otwiera się przed wami świat, nowe możliwości. Tu ktoś się wam mocno przygląda, ktoś was obserwuje z ukrycia, jest bardzo mocno w was zakochany, jest wami wręcz zauroczony. I ta osoba może przyjść teraz do was z konkretną propozycją stabilizacji, zakotwiczenia się i stworzenia stabilnego związku. Dom, rodzina, dzieci. Bardzo fajnie. Wy już zakończyliście jakiś okres zmartwień, trudów, smutków, chowania się gdzieś pokątnie, tak? Wychodzicie do ludzi. Karma zostaje zakończona. Trygon wody, trygon powietrza przy was widzę. Natomiast tak jak mówię, tutaj świat, nowe możliwości również w pracy. Możecie się wykazać, ktoś was doceni, to jest nowy początek. Koło się dla was kręci i wy jesteście na wozie, nie pod wozem. Także transformacja waszego życia. Macie arkana wielkie, macie po prostu totalną zmianę i zależy wszystko od was, jak wy to wykorzystacie. Tu się pojawia prawdziwe uczucie. Wy się troszeczkę będziecie obawiać, bo wcześniej zostaliście zranieni. Może ta osoba się długo nie odzywała, może byliście w trójkącie, tak? Na przykład mężczyzna miał żonę, tak? I był w trakcie rozwodu i tutaj wszystko teraz zaczyna nabierać barw. Zaczyna wszystko ruszać do przodu i wy po prostu z takim impetem działacie, ruszacie i wiecie, że to jest to, że to jest przeznaczeniowe. Tu będzie jakaś relacja karmiczna mocno, taki bliźniaczy płomień. Wy w to wchodzicie, kochani, tu się dużo zadzieje, oj, aż się w głowie zakręci.
Karta wyroczni, zbliża się koniec ciężkiego czasu. No właśnie o tym przed chwilą mówiłam, także karty pięknie zarezonowały. Zapraszam Was do czytań prywatnych oraz na rytuały, które wykonuję z 3 na 4 czerwca podczas pełni. Liczba miejsc ograniczona, także już się, kochani, zapisujcie. Strzelec, moje strzelce, co dla Was, no i pełnia w Waszym znaku, więc dużo, dużo radości, energii ognia. Ja w ogóle osoby, które znam spod znaku strzelca, wszystkie są takie właśnie, och, fajne, do przodu, hej, działamy, robimy, super. Miłość, as kielichów, siła, kochani, kochani, tu jest piękna miłość, tu jest takie przyciąganie, seksapil, energia, no i stabilizacja, wow. No i pięknie, pełnia w Waszym znaku, marzenia spełnia. Miłość, kochani, podpisanie umowy w pracy, w ogóle duża stabilizacja. W pracy macie stabilizację, możecie podpisać jakiś no, milionowy kontrakt, jeżeli tak tutaj pracujecie, w jakiejś dużej firmie coś tworzycie, Wasz projekt zostanie doceniony. Ja znam trochę osób spod znaku strzelca, które są handlowcami, coś tam tworzą, więc tutaj idzie energia właśnie obfitości, kochani, do Was. Idzie miłość, idzie spełnienie. Koziorożec, panna, lew, ryba, rak, takie energie przy Was. Natomiast tu jest dużo ognia, połączenie wręcz takie z kosmosu, z przeznaczenia. Będziecie bardzo szczęśliwi w tym czasie. Wszystko Wam się zacznie układać, kochani. Macie taką energię, tak jakby poczujecie w końcu, że to jest to, tak? Że czas działać, czas ruszać do przodu, czas się zakotwiczyć. Możecie chcieć kupić dom, samochód. Przy Was jest obfitość bardzo duża. Pieniądze, radość, stabilizacja. Wszystko, o czym człowiek marzy, tak naprawdę przychodzi do Waszego życia. To, co wcześniej manifestowaliście, zaczyna się spełniać, zaczyna się realizować i w Waszym życiu pojawiać. Także przepiękne energie macie, strzelce. Tutaj może się pojawić miłość z przeznaczenia. Ewentualnie, jeżeli jesteście w relacjach, to mogą być zaręczyny, wspólne zamieszkanie. Dużo pozytywnej energii. Oczekuj potężnej zmiany. Pięknie, kochani, naprawdę piękne czytanie. Zapraszam Was do czytań prywatnych na rytuały podczas pełni. Ilość miejsc ograniczona, także zapisujcie się już teraz. Byczki, zobaczmy, co dla byczków. Kochani, tu może pojawić się nagle niespodziewanie wiadomość o ciąży. Nowe życie. Coś w ukryciu. Są też osoby, które mają relacje w ukryciu. No i z tej relacji może po prostu pojawić się baby. Także, jak to mówi młodzież, mały bambik, tak? Może się pojawić dzidziuś, może pojawić się właśnie potomek tutaj. Macie taką energię, że Was to nie załamie. Wy ruszycie do przodu, tak jakby ucieszycie się z tej wiadomości. Ponieważ kochacie osobę, z którą się tu spotykacie, z którą na przykład był ten romans. No i będziecie podejmować decyzję, co w związku z tym dalej, tak? Widzę też ruszenie do przodu, kochani. Możecie otrzymać pracę, która też będzie możliwa do wykonywania w domu, tak zdalnie, na odległość, więc dzięki temu będzie można podróżować, będzie można tutaj sobie życie układać. Nie jesteście uzależnieni od siedzenia 8 godzin w pracy i przerwy 15 minut na jedzenie. Absolutnie nie, wy działacie na swoją rękę. Tutaj też widzę w kartach osoby, które mają własne działalności i tak jakby zaczyna Wam się to wszystko ruszać. Koło zostaje wprawione w ruch i zaczyna Wam to wszystko tutaj hulać. Są kontrahenci, są nowe możliwości, Wy coś podpiszecie w najbliższym czasie. Czegoś jeszcze nie widzicie, coś jest przed Wami ukryte, ale to się po pełni powinno wyklarować, ponieważ ja robię czytanie jeszcze przed pełnią, więc po pełni powinno wszystko ruszyć z miejsca. Macie energię do działania, macie wszelkie narzędzia w ręku, żeby coś zacząć tutaj kreować w swoim życiu. Osoby samotne mogą poznać miłość w podróży bądź przy pracy. Pokazuje mi się osoba, która może być rybą, rakiem, wagą, ewentualnie panną koziorożcem. No i kochani, tutaj będzie tak jakby nagle, niespodziewanie, jak grom z jasnego nieba spada na Was miłość, zakochanie. Poczujecie motyle w brzuchu, poczujecie taką radość, no i chęć do życia, do działania. Wyrocznia dla Was nadchodzi nowy początek. Super. Także kochani, wszystkiego dobrego dla Was. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas pełni. Ilość miejsc ograniczona, więc zapisujcie się już. Kolejny znak, wodnik.
Moje drogie wodniki, wow, słońce, ósemka buław, rycerz kielichów i wiara. No piękne karty, kochani. Tu jest taka piękna miłość, osoba z przeznaczenia. Ktoś tutaj patataj na tym koniku przychodzi do Was i tutaj może być z tego małżeństwo. Może ktoś z Was bierze ślub w czerwcu. Także, kochani, tu jest piękna miłość. Ryba, rak, skorpion, strzelec i lew. Tutaj widzę takie energie. Zakochanie, miłość, pasja, przede wszystkim namiętność. To jest Wasz bliźniaczy płomień. Tu jest dużo energii ognia, energii działania. Wy być może z tą osobą poznaliście się bądź poznacie przez internet. Natomiast ptaki symbolizują zawsze kontakt, ruszenie do przodu. Tu są ogniste buławy, bardzo Was do siebie przyciąga. No tu jest takie no, niesamowite, nieziemskie przyciąganie. Dużo energii ognia, energii pasji, namiętności. No mówię, miłość wisi w powietrzu. Myślę, kochani, że w najbliższym czasie będziecie po prostu chodzili zakochani. Dla wodników, no miłość, przede wszystkim to mi się pokazuje. Jakoś tak tych spraw zawodowych nie potrafię tu dostrzec, bo ja widzę dużo miłości przy Was. Przeprowadzki, nowe życie, nowy start i osoba, która jest Wam przeznaczona, Wasz prawdziwy bliźniaczy płomień, osoba z poprzedniego wcielenia. Wy poczujecie taką radość, taką chęć do działania. Uaktywnijcie się. Tutaj będzie osoba, która da Wam dużo motywacji do życia, dużo ciepła, dużo wsparcia, osoba taka duchowa, która zna swoją wartość i taka spokojna, ta relacja będzie spokojna. I to jest fajne, bo jeżeli relacja jest przeznaczeniowa, to my za nikim nie gonimy jak za króliczkiem, nie czujemy lęku, strachu, obaw, tylko po prostu czujemy ten spokój i że to jest właśnie to. Także wodniki, piękna miłość przy Was. Ja Was zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały. Oczywiście zapisujcie się, póki liczba miejsc jest jeszcze wolna, bo zaraz podejrzewam, znowu będzie ogrom maili. No i już niestety nie będę mogła Was wpisać. Wyrocznia dla Was, miej wiarę w swoje marzenia. Piękna energia. Wszystkiego dobrego, kochane wodniki. Sprawdźmy, co dla bliźniąt. Bliźnięta. Tu jest podejmowanie decyzji, tu jest relacja w ukryciu. Będziecie wybierać pomiędzy dwiema osobami, pomiędzy stałą relacją a kimś w ukryciu. Tutaj był romans. Koziorożec, ryba, waga, byczek w Waszym otoczeniu. Wy chcecie gdzieś wyruszyć, ale nie do końca macie jeszcze tutaj tak jakby informacje, tak? Co jest warte tego, żeby zaryzykować, czy warto tutaj ruszyć w tym kierunku. Chcecie coś zmienić w swoim życiu, ale tutaj czujecie, że tak jakby no, musicie podjąć decyzję. Natomiast jesteście zablokowani, coś Was ogranicza, coś Wam nie pozwala ruszyć z miejsca. Coś jest przed Wami jeszcze ukryte. Tutaj musicie się mocniej przyjrzeć, zweryfikować to i zastanowić. W pracy też, kochani, jest jakaś blokada. Wy chyba będziecie w ogóle decydować się na zmianę pracy. Bo ja tu widzę, tak jakby pracujecie, pracujecie, wkładacie w to wszystkie siły, ale nie czujecie pasji. Nie ma wynagrodzenia adekwatnego do wkładanego wysiłku, no i generalnie będziecie chcieli z tego zrezygnować. Przed Wami jest ukryte to, że przychodzi nowa praca. Przyjdą nowe możliwości, zaczniecie więcej zarabiać, coś zupełnie nowego, może w połowie miesiąca, może pod koniec. Natomiast Wy to zmienicie, bo Wy czujecie, że już no, tutaj nie ma tej pasji, nie ma tego zaangażowania i chcecie ruszyć do przodu, tak? Będziecie po prostu walczyć o siebie, bo dla Was stabilizacja będzie ważna w tym czasie. Tu też może pojawić się ciąża, dziecko, ale tak jakby no, z zaskoczenia, nieplanowana z zaskoczenia, więc no, takie historie mi się pokazały. Karta wyroczni dla Was. Zbliża się ogniste apogeum. Ja Was, kochani, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały, które będę wykonywała z 3 na 4 czerwca. Oczywiście liczba miejsc ograniczona, także zapisujcie się już teraz. Zrobimy listę i będziemy działać. I na koniec rybki. Rybki i kończymy czytanko. Co dla rybek? Proszę, energię dla rybek. Wow, rybki, tutaj ciąża, dziecko mi się pokazuje bardzo mocno, jakieś nowe życie, nowy związek, dużo radości, pełna stabilizacja. Przychodzi do Was mężczyzna, który po prostu ma w sobie tyle ognia, tyle pasji i z tego bardzo szybko może być faktycznie dziecko, związek, dom. Same energie stabilizacji, byk, panna, koziorożec, widzę tutaj lwa. Ale oczywiście to są energie, tak? No ta Wasza osoba może mieć ascendent, może mieć takie znaki na wykresie urodzeniowym.
Znak księżycowy, solarny. Kochani, obfitość, obfitość, radość, stabilizacja. Tu jest matka z dzieckiem, która jest taką osobą kochającą, troskliwą, opiekuńczą, potrafiącą zadbać o ognisko domowe. Tu przychodzi do Was mężczyzna, który chce z Wami tworzyć rodzinny związek i tu będzie bardzo szybko się wszystko działo. Przychodzi z propozycją stabilizacji, zamieszkajmy razem. Tu może być pierścionek zaręczynowy w tym miesiącu. No i ruszenie do przodu, bardzo mocno z impetem. Moje drogie rybki w pracy, również obfitość, narodzenie nowego projektu, ktoś Wam zaproponuje współpracę i to się wiąże z fajnymi pieniędzmi, nawet bardzo dużymi, powiem szczerze, bo tu jest mega obfitość, tak jak nigdy przy rybkach nie widziałam aż tak mocnych energii na finanse, bo rybki to raczej właśnie uczucia, miłość, stabilizacja, to tutaj rybki po prostu wypływacie na szerokie horyzonty, płyniecie pod prąd, pełne nadziei i wiary w to, że wszystko się poukłada. Rybki, które są artystami, mogą zabłysnąć w tym czasie. Jeżeli macie własne działalności, tutaj, kochani, idzie obfitość, idą klienci, będzie się działo, będą pieniążki, stabilizacja. Rybki, które planują zakup jakiejś nieruchomości czy samochodu, wszystko się powiedzie. Tu jakiś mężczyzna Wam dobrze doradzi w wyborze. I to wszystko po prostu pyknie, pójdzie do przodu i będzie się faktycznie działo. Moje drogie rybki, piękne energie. Oczywiście Was zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam też na rytuały podczas pełni i zapisujcie się już, jeśli możecie, bo później miejsc nie będzie. Nie lubię nikomu odmawiać, no ale niestety mam tylko jedną noc na wykonanie rytuału, więc no, liczba miejsc ograniczona. Karta wyroczni, trzymaj się swojej wizji. To, co było wcześniej manifestowane, drogie rybki, teraz zacznie zbliżać się do Waszego życia. Wszystko zacznie się realizować. Macie piękne energie stabilizacji. Ściskam Was mocno, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.